O, widzowie, a propos, już o tym gadaliśmy wstępnie dzisiaj. 13 listopada 2024 przypada 30-lecie uniwersum Warcrafta. I czy ktoś grał WoWa, czy Warcrafta trójkę, czy dwójkę, czy jedynkę, jeśli jesteście tak starzy jak ja, no to raczej wszyscy, którzy chociaż liznęli świata gamingowego, no to kojarzą przynajmniej nazwę Warcrafta. No jest to absolutny sztandar, szlagier, zwał jak zwał. W świecie gamingu. W jakim stanie jest teraz Blizzard i w jakim stanie się znajduje już przez wiele lat, od czasu jak Blizzard North zostało zamknięte, jak zostali przyjęci przez Activision, to już jest historia może na inną bajkę, ale nie zmienia to faktu, że Blizzard zrobił sobie streama dzisiaj z okazji 30-lecia Warcrafta, uniwersum Warcrafta, gdzie tam zarzucali jakieś newsy, jakie są plany na przyszłość franczyzy i tak dalej. I całe szczęście nie zostały zapowiedziane Warcrafty 4 ani nic takiego. Ale kilka innych rzeczy zapowiedzieli, gdzie głównie, oczywiście, głównym punktem programu był pogrążający się coraz bardziej w chaosie retail do WoWa i tego, jak ludzie się od niego już totalnie obrócili, że do tego stopnia, że muszą zrobić teraz Mist of Pandaria Classic. O zgrozo, Classic, rozumiecie? Classic do Pandarii. WoW się skończył na wodku i każdy szanujący się fan WoWa o tym wie. No i też Warcraft Romper. Bonkol na pewno się ucieszył. Warcraft Romper był bardzo mocno tam wciskany na każdym progu, że nawet teraz na PC-cie w Warcrafta Rompera będziesz mógł sobie zagrać. Super. Jakoś jednak nadal czteropak Rompera trochę bardziej interesująco dla mnie wychodzi. Ale jest tutaj Warcraft Remastered Battle Chest Launch Trailer. The Warcraft Remastered Battle Chest Launch Trailer takes you on a journey 30 years in the making, like never before. Relive the legendary games that started an entire franchise, now remastered with all new graphics, a press sound and quality of life upgrades. Innymi słowy, dostajemy remastery Warcrafta 1 i 2 i duży patch do 3. Czyli Blizzard idzie za ciosem i popularnością ostatniego remake'owania, remasterowania, odświeżania i wkładania pełnoprawnej ceny oczywiście na produkty, które ma w swojej stajni. No bo przecież jak już iść za ciosem i ciągnąć hajs z nostalgii, to najlepiej iść do źródła. Zobaczmy sobie tą zapowiedź. The tides of darkness have come again. What are you doing, my son? Succeeding you. Choć tak, bliz pies, możemy wyzywać, ale cinematyki pod względem technicznym, takiej narracji środowiskowej, to Blizzard zawsze miał najlepsze na rynku, tak naprawdę. Do tego stopnia, że, no jasne, no w Diablo, może nie mówię tutaj o kwestii scenariuszowej, bo na przykład no, taki Diablo 4, no to ma tragiczny scenariusz, tak? No niezależnie jak technicznie to będzie dobrze wykonane, no to nie będzie się kleić ze względu, że po prostu te dialogi te są napisane i przedstawione te historie tych postaci w sposób absolutnie cringe'owy, ale technicznie no to te filmiki naprawdę z punktu widzenia wizualnego wywołują gęsią skórkę. Mogliby się tym Blizzardem po prostu zamknąć w pizdu i skupić się na przykład na robieniu pełnometrażowych filmów CGI. Who was betrayed? You must lead your people to their destiny. Warcraft 2 Tide of Darkness to jest chyba taka pierwsza gra, w której ja się zakochałem. No, do końca życia, jeśli dożyję tam, no pewnie długo to nie pożyję, bo niezdrowo strasznie żyję, ale zakładając, że będę już starym dziadem na łożu śmierci, to nadal pewnie jakieś funkcje życiowe, mimo że będę totalnym warzywem, jakieś funkcje życiowe będą mi się nagle budzić, jak ktoś odegra mi jakiś dźwięk, nie wiem, smoka z Warcrafta 2 albo Ogr Mounta, gdzie rekrutowałeś ogrów. No, piękna sprawa. I w ogóle Warcraft 2? Gra z 95 roku, widzowie, czyli no prawie 30 lat, 29 lat. Jak dla mnie ona się świetnie zestarzała. Jakby ten stylistyka takiego pixel artu z taką bajkowością, z takich bajek z lat 90., 80., świetnie się zestarzała. Tutaj to widać, że po prostu to jest tak wszystko takie odręczne i na tamte czasy, ale nawet na dzisiejsze czasy bardzo szczegółowe. Czy to po prostu ja przez pryzmat nostalgii patrzę? Nie wiem, no dla mnie Warcraft 2 wygląda naprawdę dobrze. Na dzisiejsze standardy nawet. Ze względu na taką intensywną stylistykę, nie?
To wygląda jak jakiś Clash of Clans. Co oni przez Midjourney przepuścili po prostu tego Warcrafta? No mamy oryginał, nie? No to mamy 94 rok. No wiadomo, że to jest pikseloza, niska rozdziałka i tak dalej. No ale przecież to... To wygląda jakby oni wzięli po prostu całą grę, przemielili przez jakiś algorytm sztucznej inteligencji, nie? Jakiś Midjourney albo coś takiego. Hey Midjourney, upscale this game, so it will be high resolution, but keeping the style and make it nice, please. No jak mobilka, no to wygląda jak jakiś Clash of Clans. W sensie, no szczerze, gadaliśmy o tym remasterze, to akurat dwójki, no ale no, niech będzie też jedynka. To ja sądziłem, że oni po prostu na silniku z Reforge'a zrobią Warcrafta dwójkę i trójkę, nie? Że będziesz miał tak naprawdę, to będzie Warcraft Reforged, trójka, z kampaniami z jedynki i dwójki, nie? Tak sądziłem, że oni w ten sposób to zrobią. Ale z tego, co tutaj widzę, no to poszli w kierunku upscalingu sztuczną inteligencją. I wygląda to tak, nie wiem, czy mi się to podoba, powiem szczerze. No tutaj te budynki, no to wygląda autentycznie jak... Jak masz te reklamy tych gier, które nie istnieją na Facebooku, nie? Na zasadzie buduj swoje imperium! Jednym kliknięciem! Idź do następnej ery rozwojowej! Nie wiem, jakoś tak zbyt wygładzone to wszystko jest, nie? Te postacie wyglądają takie w porównaniu do oryginału. Zobaczcie, kurde, te postacie... pomijając oczywiście ten intensywny pixel art, bo raz, że no jakby to jest... na pixelarcie, jakby z założeniem stylizacji pixelartowej, ale też jest pixeloza fest, no bo to jest gra z 94 roku, nie? Rozdziałka tutaj jaka, ale te postacie jakoś tak blendują się lepiej? No szczerze, ja wolę oryginał, no może nie, może ktoś się wypowie, kto nie ma tak mocnego ładunku emocjonalnego doczepionego do pierwszych Warcraftów, no bo ja się wychowywałem na tych grach i te gry sprawiły, że jestem tak naprawdę graczem w dzisiejszych czasach, ale tak średnio mi się to podoba. Dziecinnie wygląda, nie? Dziecinnie wygląda i no tak nie pasują, te postacie wyglądają jakby odlepione od tła. Infantylnie, no, w porównaniu do tego, no tak nie, źle zblendowane są. Oho. Nie no, to jest na bank przemielone przez AI. To jest na 100% przemielone przez AI. To jest upscaling przez jakieś Midjourney albo coś takiego zrobiony. Jak ostro, tak dziwnie, kurde, te statki wyglądają. No i tutaj wiadomo, nie? No jakby w oryginale reska niższa, o wiele mniej FPS-ów na animacjach, bo te animacje się tam zamykają w kilku FPS-ach tak naprawdę, jak ten tam macha tym mieczem. Ale no to wygląda jak obsrana gra mobilna, nie? I to jeszcze taka gra mobilna, co się reklamuje na Facebooku. I, Captain. Work completed. By your command. Dziwnie to wygląda, nie? Naprawdę dziwnie to wygląda. We are one. Kontrast taki wyjebany, no taka jest bardzo. Taki kontrast jest, no tak, no nie wiem, no ja trochę pracowałem, nie, na tych różnych silnikach AI w generowania obrazów i tym, jak ona jest w stanie tam modyfikować obrazy, że ładujesz obraz i tam przerabia ci, tam jakąś stylistykę nakłada i tak dalej. I to, no jest taka charakterystyka, że widać te jeszcze takie niedoskonałości AI. I to tak wygląda, jakby po prostu oni klatka po klatce całą grę wrzucili do jakiegoś mocnego, wystarczająco... silnika i on to wszystko tak zupscale'ował i przekręcił w swoim stylu. Nie wiem, nie podoba mi się to. Powiem szczerze, nie podoba mi się to. Ale to jest to, co mówiłem, no najlepiej jakby Blizzard już nic nie robił. We are one. Ciekawe, ile za taką przyjemność, nie?
Upgrade graficzny do remake'u sprzed. Kiedy jest Reforged? Kiedy Reforged wyszedł? Z rok temu? Dwa lata temu? Coś takiego, nie? Po co robić remaster gry, która była zajebista? Nie czaję tego. No ja uważam, że może kurwa w odpowiednich rękach kogoś, kto jest absolutnym świrem i oddanym fanem marki Warcraft 1, ale to by musiał być jakby bardzo ciężkie zadanie, żeby coś takiego zremasterować ze względu na specyfikę i tego, jak dobrze się zestarzały te gry tak naprawdę, nie? Ale dwójka dla mnie, no dla mnie dwójka wygląda nadal świetnie, nie? Jasne, no, że no, mało jest tutaj FPS-ów na tych animacjach i ta rozdziałka jest kwadratowa, ale pod względem, no, jakby stylistycznym tego pixel artu, no to nadal wygląda to bardzo ładnie. O Reforge'u się nie wypowiem, bo nie grałem w Reforge'a, ale tam chyba też tak bardzo, bardzo średnio. Ale ten Warcraft 1 wygląda paskudnie, naprawdę. To wygląda jak jakiś Tower Defense, mobilna gierka na Facebooku reklamowana, jak sobie scrollujesz. Pomiędzy postami tam jakieś baby, z którą chodziłeś do klasy w liceum, która piątego dzieciaka z pizdy wypuściła, masz tam jakąś reklamę jakiejś gierki, nie? Tam Clash of the Empires! Podbij swoich przeciwników! Zbieraj surowce jednym kliknięciem! Dostęp zaszczytu z progresowania do ery żelaza. Fajnie, że odnowili grafikę i modele, ale kto o to prosił? Co, to nie jest kwestia, kto o to prosił, tylko co możemy zrobić i jak to opakować, żeby to sprzedać, bazując na naszym głównym nurcie marketingowym, czyli żerowaniu na nostalgii, jednocześnie nie podejmując za dużego ryzyka i nie ponosząc za wielkich kosztów, a jednocześnie mieć potencjał jak największego wyciągnięcia, nie? Z inwestycji. Manewr trochę jak Electronic Arts, zamiast w kierunku realistycznym to poszli w cukierki, a do tego spierdolili sterowanie, mówią akurat do serii Need for Speed, do było zajebiście, a Carbon i Prostrid przecież ze szlaki potwierdził twórcom, że nie powinni iść w tą stronę, a oni mimo wszystko to zrobili. Dzisiaj mamy niegrywalne wyścigi z zerowym sterowaniem i dołożone dymki jak z Fortnite. Stare czasy nie wrócą niestety. No nie, no to już wiecie, bo zaraz się ktoś tam spruje, że ale ten dobrodziej jadem pluje i mówi, że Blizzard nic nie powinien już więcej robić, niczego się nie dotykać i zamknąć się w pizdu, a każdy, kto liczy, że Blizzard jeszcze zrobi jakąś dobrą grę, niezależnie czy będzie to remaster albo kolejna iteracja jakiegoś znanego IP albo kompletnie nowa gra, no to jest skończonym kretynem, no niestety, ale no nawet ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za sukces i spuściznę Blizzarda, jawnie, którzy już nie pracują w Blizzardzie, nie pracują w Activision, robią swoje rzeczy, jawnie i otwarcie mówią, że Blizzard jest martwy. I nie ma co się łudzić. Job's done. Nie wiem, są jeszcze już jakieś te ceny do tego? Podejrzewam, że nie. Ale no nie wiem, no średnio mi się to podoba. Średnio mi się to podoba, powiem wam. A tutaj jest jeszcze housing teaser do World of Warcraft. Że co, domki? Teraz będzie może jak w Palia budować w WoWie? Coś, o czym oni gadali już od 20 lat? 40 euro za to. No niby masz 3 gry, ale... Ale najgorsze jest to, że ja pewnie to kupię i w to zagram. I będę to od góry do dołu. Pewnie zagram, wydam 40 euro, zagram 2 dni i później sobie emulator ściągnę i w Warcrafta 2 sobie wydalam. Bo kocham Warcrafta 2. Do dzisiaj jak sobie w nocy coś robię, to na drugim ekranie sobie zapuszczam na wysokim poziomie esportowe rywalizacje Warcrafta 2. Jak ludzie tam napijają, w jakim tempie Bloodlusty rzucają na swoje jednostki. Jest dla mnie coś hipnotycznego w oglądaniu tego. Czyli w retailu będziesz mógł teraz sobie domek kupić w WoWie i go udekorować, rozumiesz? Kubkiem, wycieraczką. Pogers. Totalny pogers. No nieźle. O taki remaster nic nie robiłem. Dej pan spokój. Dej pan spokój.